No to co, lecimy dalej z giereczką. Ja tutaj ogólnie plan jest taki, że tutaj na tej postaci na YouTubie będę robił łucznika i jeszcze na ofku sobie czasami pogrywam na drugiej postaci i tutaj będzie Warrior. Także lecimy naszym łucznikiem na 7 levelu. Na Warriorze udało mi się być 15. Z tego co widziałem, dobra. Musimy upolować szczęśliwe owieczki, także lecimy. Dobra, ostatnia owieczka jest dobijana właśnie. Tak, jak trafię, trafiłem, okej. No i co? Wracamy do strażnika, pogadać z chłopem. Pyk. Daliśmy 1000 golda. Także super. Ogólnie trochę szkoda, że nie ma żadnego nowego serwera. Taki fresh start, nie? To było fajne. Jak ja tutaj widzę 97 level plus 30 w nawiasie. Nie wiem, co oznacza to plus 30 w nawiasie. Bo jak ja kiedyś grałem, to czegoś takiego nie było. Ale mega dużo jest takich właśnie 90 leveli i fajnie by było, jakby zrobili jakiś serwer nowy, nie? Na jakiś fresh start, czy coś dla nowych, czy tak jak ja, właśnie powracających graczy. To było mega fajne. Dobra, lecimy złapać owieczkę, czyli naszego drugiego peta, bo mamy kurczaka na 5. poziomie. No i idziemy złapać szczęśliwą owieczkę. To jest chyba ta gorsza, nie? Bo jest szczęśliwa i jest normalna. Dobra, tak więc. Lecimy. Cyk. Nie wiem, ile ona musi mieć HP. Ale już chyba powinno być git. Nieudane oswajanie. O kurde, to powiem wam, że pierwszy raz mi się coś takiego zdarzyło, że się nie udało oswajanie. Bo na tej drugiej postaci też oswajałem ją. I na spokojnie mi się udało. Także coś tu poszło nie tak. No ale dobra, czekam na cooldown i spróbujemy jeszcze raz. Dobra, mamy już cooldown. I próbujemy kolejny raz. Pyk, zadanie ukończone. Tym razem się udało. Miniland, czy dostałem. Tak, dostałem tu TPK. To było też gigafajne. Pamiętam, że tu chyba jakiś storage można było budować, czy coś takiego. Tak mi się wydaje. Coś na pewno było z budowaniem tutaj. Co mam zrobić? Udaje się na łąki. To będzie chyba czasoprzestrzeń kolejna, tak? Nie, jeszcze nie. Ale jakoś za niedługo powinno być. Zadanie ukończone. Tak, i teraz mamy czasoprzestrzeń. To jakiś 47 level sobie chodzi. Tutaj dostanę albo zbrojkę, albo dwie potki. Teoretycznie lepiej by było dostać tą zbrojkę. Ale zobaczymy, co uda się wylosować. Nie będę też tego farmił, żeby odkryć nową nagrodę, bo zbrojka nie jest jakaś giga ważna. Dobra, mamy pierwszy pokoik z mobkami. O, owieczka już była level. Kurde, szybko. Jeden mobek chyba. 40% jedzał ten jeden mobek. Dobra, także mamy otwarcie. Ja teraz nie wiem, pójdę sobie tutaj. A, tu jest ślepa uliczka. Koniec gry. Dobra. Trzeba to wybić. Dobra, wybiłem sobie, także możemy wracać. I muszę iść tutaj w dół. Tu mam dźwignię użytą. Cyk, cyk, cyk. Tutaj nie wiem, gdzie mam iść, ale chyba w dół. Prawdopodobnie tak. Tu mamy jakieś mobki pierwsze. Pokonaj wszystkie kreatury, aby otrzymać bonus czasu. A, czyli tutaj też nie miałem iść. Okej, dobra. Dobra, mobki wybite i pójdziemy sobie teraz tutaj na prawo. I tutaj powinno być git już. Pytanie, czy teraz dalej w prawo? A, pójdę w prawo, zobaczymy. Czy tam będzie koniec, czy kolejna ślepa uliczka? Dobra, mamy tutaj wyjście, git. I tu już nawet mobków nie ma. Ale nie będzie perfekt, o nie. A to chyba nic nie daje, ta ilość punktów tutaj. Żadnego chyba bonusu to nie daje. No i dostałem potkę. No dobra. Wolałbym zbroję, ale dobra, niech będzie potka. Musimy wrócić do miasta. Ale wrócimy sobie do miasta z skrzydełkami. Zapiszemy sobie tutaj, będę mógł tu wrócić. Później w razie czego. Dobra, i mamy tutaj gadanko. Pyk. Jestem na naszyjnik. Aha, i teraz będzie crafting tego naszyjnika. Dobrze. I pyk, pyk, pyk. Produkujemy nasz naszyjnik.
Że później będziemy mogli założyć. Okej. I muszę iść tam pogadać teraz. Dobra, kolejne gadanko. Pyk. Dostałem? Cellon. Dobra, nie pamiętam totalnie do czego to było. Także idziemy teraz do trenera. Tutaj oczywiście znowu trzeba było pogadać. O, dostałem nowe skille chyba, tak? I tutaj mamy tego skilla, damy sobie na jedynkę. I procy w ogóle nigdy i tak nie używam. Ten skill jest obszarowy, też jest mega słaby, więc raczej go nie będę używał. I znowu musimy wrócić. Ale fajne skrzydełka, o kurde. Giga fajne. Wiesz co takie. Dobra, lecimy dalej. O właśnie, a bo te skrzydełka, właśnie przypomniało mi się. Przecież te skrzydełka pokazują, jak bardzo jest ulepszony nasz specjalista, z tego co pamiętam. No, coś takiego było. Czyli ta karta, nie? Im większe, lepsze skrzydełka, tym lepszą kartę mamy. No i dobra, mamy kolejny kamień czasu przestrzeni. Tutaj pykniemy na szybkości. Pyk, wchodzimy do środka. Aha, tutaj muszę wybrać, dobra, wybieram ten po prawej. Zobaczymy. Gdzieś otworzyły się drzwi. Tutaj się otworzyły drzwi. A i tu są mopki, okej. Okay. Zbieram sobie przy okazji czerwone owocki, bo one są w zadania. Muszę ich w ogóle 5 zebrać. A mam dopiero 2. Pytanie, czy uda mi się na jednym ranie to zebrać. Ale chyba tak. Dobra, ja mam 4 owocka. Tyle, że mopki się skończyły. A dobra, tutaj są. I z tego pewnie poleci ostatni owocek. Raz zobaczymy. Tak rzeczywiście będzie. Jak go oczywiście trafię, bo misuję. Tak, mamy owocka. Dobra, czyli zadanie skończone. No i dobra, mamy kolejne kluczyki. Biorę ten kluczyk. Ciekawe, czy to jest jakaś różnica, jaki wezmę. Kurde, i znowu mopki, no. Dobrze, że dużo czasu jest bez 6 kamieni. Także raczej powinienem dążyć. A, bo tutaj jest w ogóle wyjście już. Tylko czy będę mógł wyjść. Jak zabiję te mopki. Poziom profesji został podwyższony. A tu szybko level leci na początku. Później z tego co pamiętam, to jest dosyć duży grind. Błyskawiczna bitwa zaraz się rozpocznie, ale tam chyba trzeba mieć jakiś 20 level na tą błyskawiczną bitwę. Bo ostatnio jak chciałem iść, to nie mogłem. Więc zobaczymy, czy tym razem też nie będę mógł. Dobra, czyli mamy kolejnego CPK-a zrobionego. Questik. A, muszę wrócić, okej. Zakładamy sobie to, zakładamy okularki. Broni lepszej chyba nie mam. Także lecimy do miasta. Ja sobie oczywiście znowu wrócę tym, bo po co mam biegać, jak nie muszę. Nie wiem, jaki trzeba mieć, kurde, level na tą błyskawiczną bitwę. A wydaje mi się, że coś koło 20 chyba. Teraz powinna się rozpocząć. Za 10 sekund. Zobaczymy, czy będę mógł wejść. Rozmawiamy sobie, pyk. Nagroda. Dobra, rozpoczęła się. Co? A, mam za niski poziom, żeby wejść, właśnie. Nie wiem, kurde, od którego levela się da. Ale nieważne, dobra, czyli muszę groszki po prostu zabijać i zebrać groszki. Ty, bo tu chłop farmi. Czy ja mogę mu ukraść te groszki? Nie mogę. O, gonią mnie. Aha, bo to muszą być chyba przedmioty do zadania. Także no, niestety. Ja myślałem, że uda mi się scheatować. O, mam jeden. Ale mógłbym mu mopki kraść, bo on ma poobijane czasami te mopki. I one idą za mną. Pyk, 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 pyk.
Kradłem jednego. No dobra, będzie git. O, znowu rozwalił, znowu są kolejne wolne. Można powiedzieć, że co-op w robieniu zadania. A to jest chyba mag, tylko ja sobie nie przypominam, kurde, tego specjalisty u maga. 88 level, nie wiem, czy to jest jakiś nowy? Czy o co chodzi? Dobra, jeszcze jednego groszka potrzebuję. Ja bym chciał mu ukraść. Dobra, ukradłem. Pyk. A, nieprzyjemny jest dźwięk, jak go to bije. Dobra, mamy to. I wracamy do miasta. Pyk. Ej, nie to. Tutaj. Dobra, także... Co, oddajemy kościka. Dostaje jedzonko, level upik. Nauczono się nowej umiejętności. Tak, teleportuj. I co mamy? A, to przestrzeń na 12 level, okej. Okay. A, i dostałem buffa jakiegoś, damy sobie go na kół. Pytanie, czy tych buffów w ogóle opłaca się używać. Nie wiem, do czego jest ta kurde kapusta. Czy tam sałata. Nie wiem, po co to jest. Kiedyś chyba czegoś takiego nie było. Olbrzyma sałata i mogę sobie to wydobywać. Tylko nie mam pojęcia po co. Nie wiem. Być może można to sprzedać, albo do jakiegoś craftingu. Jakiegoś jedzonka, nie mam pojęcia. No ale dobra, wchodzimy sobie na kolejnego CPK-a. Tutaj już dostanę broń jakąś lepszą prawdopodobnie. Ja nie wiem, czy ja tej broni sobie nie ulepszę chociaż troszkę. Żeby się nie męczyć później z tymi mobkami. Bo do czasu zdobycia pierwszej karty specjalisty to tak kurde mozolnie jest trochę, nie? Dopiero później od pierwszego SPK się zaczyna prawdziwa zabawa w tej gierce. No i dobra, kończymy tego CPK, tylko dźwignia została, pyk. I wychodzimy i mamy nową broń. Perfekt, oczywiście, że tak. Tutaj nie wiem co było, tu było chyba dwa różne kolory tych okularków tylko. Dobra, pyk. Aha, i teraz mamy polowanko. Tak, ja sobie założę to. Aha, 13 poziom potrzebuję, czyli muszę być kurde prawie pół levela. No dobra, ja sobie poluję i widzimy się przy końcówce tego polowanka. Wbiłem sobie przy okazji level i chyba dostałem... Tak, dostałem nowego skilla. Okej, okay, zobaczymy jak ten skill działa. Oka, 4. Pyk. No, jakiegoś super damage'u to nie robi. Ale już jestem w stanie wziąć takiego chomika na dwa skille, nie? Więc jest... Jest progres powoli. Trzeba być teraz... O, w sumie to zaraz wbije level. Będzie nowa broń. I wtedy już powinno być dużo lepiej. Nie wiem, czy tego buffa opłaca się w sumie używać. No, dawaj. Pyk, mamy level. I mogę sobie założyć to. Dobra, i chyba w sumie tyle, nic więcej nie mam. Tu na 14 poziom mam to. Musiałbym w ogóle powywalać te itemy, posprzedawać albo coś porobić z nimi, bo miejsca mi tylko zajmują. Zobaczymy jak teraz pójdzie. Pyk. To krytyk wszedł, nie? To wiadomo, że fajnie będzie. No ale dobra, idziemy z kościkiem dalej. No dobra, kończymy kościka, pyk. Zadanie ukończone, wracamy szybko i idziemy sobie pogadać znowu. Sporo gadania tutaj. Nie mogę się doczekać tak naprawdę pierwszej karty, którą dostanę. Bo tak jak mówię, dopiero wtedy zaczyna się gierka, nie? A kiedy ja mogę zmiana zawodu? 20 poziom profesji muszę mieć. A mam? Teleportuj. Nie mam poziom profesji. 15. Jeszcze 5 poziomów profesji muszę wbić i dopiero wtedy będę mógł sobie wybrać klasę. No to w sumie nie tak dużo. Dobra, to muszę dropnąć 6 itemków z tych mobków. I później jeszcze 4 itemki z tych różowych. Także ja się biorę za lucenie.
Dobra, zbieram ostatni itemek, zadanie skończone, dostałem maskę. Nie wiem czy ja muszę ubrać, ale ubiorę w razie czego. W ogóle dostałem broń na 12 poziom. Dobra. I musimy iść na czasoprzestrzeń kolejną, na 14 poziom. Dobra. 15 poziom profesji. Kurde, chyba dzisiaj jeszcze mi się nie uda wybrać klasy. Ale zobaczymy. A tu widzę, że jest w ogóle prosto, bo mam iść cały czas przez siebie. To powinno w miarę szybko pójść. No i dobra, mamy ostatnie pomieszczenie. I tutaj prawdopodobnie trzeba tylko tego mobka zabić. Bo on ma taką jak dziwną poświatę. Tak? Tak. Dobra. No i mamy to. Kolejny cepek gotowy. Także fajnie, szybciutko poszło. Będą perfekty, bo w sumie było cały czas do przodu, nie? Wyszedłem tylko. I teraz chyba będą questy w kopalni się zaczynać. Dobra, mogę naszyjnik ubrać. Tego jeszcze nie mogę, bo to jest na 16 poziom. Dobra, idę z chłopem pogadać. Dobra, pyk, siema gościu. Co tam zrobić? A, czasoprzestrzeń kolejną na 15 level. No dobra, i później jest na 20. A to już będę prawdopodobnie tym łucznikiem robić to na 20. Mam 16 ten. Dobra, i tu dostanę ciepły płaszcz albo rękawice. Gdyby to chyba płaszczyk bym wolał. No. O kurde, tu już widzę, że trochę więcej będzie biegania. O, znalazłem w ogóle jakąś skrzynkę. I owieczka mi niestety umarła. Ale za gest. Skrzynka niestety była pusta. Także idziemy dalej. Tutaj nie chce mi się tego zabijać. Szukamy wyjścia cały czas. Tutaj muszę kurde tej dźwigni użyć, ale prawdopodobnie będę musiał zabić te mobki najpierw. Albo chociaż tego jednego. Zobaczymy gdzie się zrespi kolejny. Użyję? O, użyłem. Ty, dobra, bo ja właśnie zapomniałem, że ja młotki muszę tutaj dropić. Czy ja muszę zabijać te moby? Nawet jakbym nie chciał. O tym zapomniałem. W ogóle dostałem komunikat, że za 5 minut rozpocznie się błyskawiczna bitwa. I to jest prawdopodobnie ta błyskawiczna bitwa, którą ja pamiętam. Bo te inne, ta poprzednia, na którą próbowałem dołączyć, to ona miała jakiś motyw, ona miała jakąś inną nazwę. Może na to będę mógł dołączyć, zobaczymy. Bo tam wiem, że chyba były przydziały też jakieś levelowe. A nie wiem, dowiemy się za 5 minut, czy tak będzie. Czy ja trafię tego liska? O, nie dał mi młotka niestety. Tu było jeszcze jednego młotka. A tu już mamy wyjście. Więc ja muszę iść. O, dobra, może z tych mobków poleci coś. Zobaczymy. Dobra, mam młotek. Pyk. Mamy to. Dobra, mogę wychodzić stąd. Tylko te mobki jeszcze muszę pozabijać, żeby stąd wyjść. O, owieczka się zrespiła, więc fajnie. Kurde, kurczaki mi się powoli zaczynają kończyć. Będzie trzeba zrobić małe zakupy. Dobra, mamy to. Podniosę sobie punkty bonusowe i wychodzimy. Zobaczymy jaką nagrodę uda mi się zdobyć. Tam były rękawiczki chyba albo pelerynka. Rękawiczki. No dobra. Dobra, gadamy sobie z chłopem. Zakończenie misji. Dostałem... O, dostałem amulet powrotu i pieniążki. Także fajnie. Mam porozmawiać z Teomanem. Teoman jest chyba w mieście, jak dobrze kojarzę. Idziemy sobie do miasta. Dobra. Gadamy z chłopem. Co? Aha, ty, może ja z nim w kopalni mam pogadać? Czekajcie. Misja. No nie, mam z nim po prostu pogadać. Lol? A, to jest Teodor, dobra, tu jest Teoman. Nieważne, nie było pytania. O, w ogóle błyskawiczna bitwa się zacznie. Zobaczymy, czy mogę iść. Pyk. Co? Był jakiś komunikat, że nie mogę? Chyba nie.
Chyba powinienem być. Zobaczymy. O, jestem. Fajnie, ale jesteśmy w czwórkę. Więc pokczamp. No ale zobaczymy, może coś tam porobimy. Oni idą pod ścianę, ja idę z nimi. Ja raczej tutaj solo niewiele zrobię. Tu mobki na 22 poziom. O kurde. Może być ciężko. Bicie ich. Wieczka mi pada. Jakby się udało chociaż pierwszą falę rozwalić, nie? To było fajne. Też ma 14 level, hop. O, ten luruje. Dobra, bo ja padam, a ja już potek nie mam. Jedzonka nie mam, ratunku! Kurde, muszę kurczaków dokupić. Bo lipa będzie. Dobra, pomagam. O, do grupy mnie chłop zaprosił. No i kozak. Dobra, czyli zrobimy tą pierwszą falę jednak. Później pewnie będzie lipa. Ale pierwszą zrobimy. Dobra, no i gate. Tutaj jeszcze chłop ma jakieś mopki. O kurde. Jaki on ma level w ogóle? 36. A on nie ma jeszcze speka na tym levelu. Wydaje mi się, że powinien mieć. Pomagam. A chuj, ja ci tam pomogę. Nic nie robię. Dobra, ale on mi level wbija. Także fajnie. Poziom profesji up. Dobra, czy tylko 3 levele profesji? Będę mógł... O, itemki chyba teraz będą leciały. Nie. Co, lecą te itemki na ziemi? Czemu nie ma itemków na ziemi? Halo? Co tu się stało? Może teraz będą? Będą itemki? Nie ma itemków. Zostaliśmy oszukani. Czemu nie ma itemków na ziemi? Jakoś inaczej teraz działa? Nagroda za poziom pierwszy trafiła do twojego ekwipunku. Aha! Czyli to prawdopodobnie inaczej działa niż kiedyś. Kiedyś itemki się pojawiały na ziemi i się zbierało. Kurde. Czyli coś jednak pozmieniali. Dobra, to było na tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku. Elo!